Dzień dobry, Sławek Jastrzębowski, witam Państwa serdecznie, a przede wszystkim witam Piotra Ikonowicza, człowieka legendę. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Ja pozwolę sobie Cię przedstawić, bo i tak Cię wszyscy znają, więc przedstawię Cię, bo może nie wszyscy wszystko wiedzą o Tobie. Otóż tak, byłeś w Solidarności, nosiłeś bibułę, wsadzili Cię za to. Potem założyłeś sobie, założyłeś PPS i byłeś szefem PPS-u, co moim zdaniem, porozmawiamy o tym, było pewnym wizerunkowym błędem, bo zostałeś kojarzony z socjalizmem, co wtedy, w tych czasach było trudne. Startowałeś na urząd prezydenta, dostałeś 0,22%. Potem założyłeś, żeby zdenerwować wszystkich adwokatów w Polsce, założyłeś darmową Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej i za darmo pomagasz ludziom, psując rynek. Jesteś, to też nie wszyscy wiedzą, rodzonym bratem Magdy Gessler. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Piotrze, ostatnio byłeś znany, ostatnio było tobie głośno, ponieważ zostałeś rzecznikiem lewicy, trochę SLD, zostałeś kandydatem na rzecznika praw obywatelskich lewicy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale lewicy szerzej. I dlaczego o tym mówię? Bo mnie się ta kandydatura podobała, ale ta kandydatura była i jest nieco karkołomna, gdyż ty o SLD wielokrotnie wypowiadałeś się bardzo krytycznie. Na przykład powiedziałeś tak, to jest partia władzy, ja należę do partii idei, to są dwa różne porządki. Ja w ogóle pomysł, żebym kandydował na rzecznika praw obywatelskich, wziął się od moich przyjaciół z partii Razem. Oni tam trochę pełnią taką rolę, jak myśmy w PPS-ie pełnili też, wchodząc na listach SLD do Sejmu, czyli takiego kwiatka do kożucha. Oni rzucili tą ideę, po czym media strasznie się tym zainteresowały. A kto konkretnie, Piotrze? Marcelina Zawisza i Maciek Konieczny, oboje posłowie. I media tak bardzo podchwyciły tą ideę, że Włodzimierzowi czas temu nie pozostawało nic innego, jak ją zaakceptować. Po prostu sprawa była już tak głośna, że trzeba było w to wejść. I mi się wydaje, że to było z korzyścią dla tak zwanej lewicy. Chociaż oczywiście bo można by napisać bardzo długi protokół rozbieżności między nami, między taką młodą lewicą, bardziej radykalną społecznie i skrystalizowaną, a tą lewicą, która mi się kojarzy z takim rysunkiem z Urbana, kiedy szło trzech robotników w beretach z antenką, z takim wielkim transparentem, idzie nowe. A obok był taki rozparty gruba z cygarem w limuzynie i było powiedziane, stare jedzie. Tak. Tak ja się wyobrażam ten rozdźwięk, chociaż jest trochę karykaturalne, ale właśnie Adrian Zandberg potrafi nadawać ton temu klubowi lewicy, dlatego że on coś w ogóle ma w głowie, tak? On ma poglądy, jest socjaldemokratą, a duża część tych ludzi i z Wiosny, i z SLD, to rzeczywiście są ludzie, którzy mają w sobie głównie wbudowany ten władzotrofizm. Poza tym w dużej mierze oni pełnili rolę takiego dupnego dzwonka Platformy Obywatelskiej, co nie służy podmiotowości. Ale zaraz, że SLD, dupny związek Platformy Obywatelskiej? Dzwonek, tak. Tak, znaczy bardzo długo, bo teraz ja mówię, były takie elementy samodzielności, jak choćby moja kandydatura, ale też w pewnym momencie wypowiedzenie się po stronie tych pieniędzy z Unii Europejskiej, prawda, po covidowych, no to było rozsądne, to było właśnie chcesz powiedzieć, że... Ale Piotrze, czy chcesz powiedzieć, że SLD to jest taka partia byłych komunistów, która w tej chwili czy chciała, czy chce być... Nie, ja bym tak już z tymi komunistami nie przesadzał, bo jednak czas mija. I większość ludzi, którzy teraz są w SLD, no to oni z komunizmem, jakkolwiek byśmy go nie definiowali, wiele wspólnego nie mieli, tak? Bo to jest zmiana pokoleniowa. Więc już przestańmy ich przybijać. To ja, jeżeli coś można zarzucać, to my mamy taki problem, że oni, właściwie nie tylko sami działacze SLD, ale i duża część, ja bym powiedział, że lwia część elektoratu SLD ma mniej więcej takie poglądy jak elektorat Platformy Obywatelskiej. Na przykład
duża część tego elektoratu uważa, że zasiłki rozleniwiają. Znaczy przeważająca część. Znaczy mniej jest w elektoracie PiS-u ludzi, którzy tak sądzą, niż w elektoracie lewicy. To jest oczywiście pogląd, który idzie pod prąd takiego głównego nurtu lewicy europejskiej socjaldemokratycznej, która jednak redystrybucję budżetową, podatki i transfer socjalny, no to są kamienie węgielne socjaldemokracji. No tak, ale Piotrze, jeżeli ty jesteś za rozdawanie pieniędzy, aparat, Piotrze, ale i wyborcy jesteś? Uważają przeciwnie, no to co to ma wspólnego z lewicą? Tak? No dobrze, ale czy ty jesteś za rozdawaniem pieniędzy? Macie, nie musicie pracować, macie pieniądze? Znaczy nie, ja jestem za tym, żeby nas przestali okradać przy każdej wypłacie. Ja jestem za tym, żeby wynajęcie mieszkania nie kosztowało jednomiesięczne wynagrodzenie. Ja jestem za tym, żeby im kto więcej zarabia, tym większą część tego musiał oddawać w postaci daniny publicznej, czyli żeby system podatkowy był progresywny, a nie tak jak w Polsce degresywny. Polska jest wyjątkowa. To jest jedyny kraj, gdzie im więcej zarabiasz, tym mniejszą część tego, co zarobiłeś, oddajesz na podatki. Wreszcie jestem za tym, żeby ludzie nie musieli żyć za 645 zł miesięcznie zasiłku stałego i odbywać pomocy społecznej deklaracji, że nie dorobią. Piotrze, ja cię muszę jednak przerwać, ponieważ najbogatsi na świecie w ogóle nic nie płacą. Wielkie koncerny, było o tym ostatnio głośno, mają takie mechanizmy, że oni w ogóle nie płacą żadnych pieniędzy. To jest demagogia, dlatego że 10% najbogatszych Polaków przejmuje 40% dochodu narodowego i to jest nie tylko niesłuszne moralnie, ale to jest niepraktyczne, bo pieniądze gromadzone w tej górnej warstwie dochodowej nie wracają na rynek i nie pobudzają koniunktury. Piotrze, związałeś się z Janem Śpiewakiem, masz z nim nawet taki program Lewy do Lewego, rozmowy internetowe. Jan Śpiewak został znowu skazany, napisał o tym, słuchaj, na swoim Facebooku, znowu został skazany w sprawie reprywatyzacji. Zaczynasz się po prostu zadawać z ludźmi skazanymi. No, może to jakoś wytłumaczysz. No. Ja powiem tak, nas z Jankiem łączy to, że jesteśmy ludźmi, którzy piętnują zło. A źli ludzie bardzo często korzystają z tego absurdalnego artykułu 212 kodeksu karnego, który pozwala złym ludziom, dobrych ludzi ciągać po sądach. Ja niedawno przegrałem jakiś kolejny proces w tym samym trybie ze prezesem spółdzielni, który ją sprywatyzował totalnie i ja wyraziłem się, że on ukradł spółdzielnię, a zaprosili mnie do tego sandomierza spółdzielcy, gdzie byłem... Jakieś małe problemy techniczne, ale już? Zaraz naprawiamy. Piotrze, tak. Bo sąd w uzasadnieniu raz... odrzucenia takiego prywatnego oskarżenia, to się nazywa prywatne. Ale ty prawomocnie zostałeś już skazany, czy nieprawomocnie? Jeszcze nie. I chcę powiedzieć, że sąd napisał, jednakowoż, jeżeli ktoś wywozi drugą osobę do lasu i każe jej kopać sobie grób, to jest bandytą. Więc sąd mi przyznał rację, że nazwałem kolesia bandytą. Ale bandyci reprywatyzacyjni, którzy okradają Warszawę i nie tylko, nie siedzą. Natomiast jedyną ofiarą reprywatyzacji w sensie karnym zostaje ciągle Janek Śpiewak. I ja oczywiście stoję murem za Jankiem Śpiewakiem, ale łączą mnie z nim nie tylko poglądy na reprywatyzację. Janek Śpiewak ostatnio bardzo mocno poszedł w lewo, czego mu gratuluję. Gratulujesz. A powiedz mi, czy ty Jankowi mówisz, jak to jest w więzieniu, bo ty siedziałeś w więzieniu, ostatnio siedziałeś chyba 2 tygodnie tylko, chociaż miał być dłużej, i opowiadałeś mi pewną anegdotę, że jakiś facet do ciebie podszedł i ci serdecznie wszystkiego gratulował, twojej postawy i niezłomności, chciałeś mu podać rękę, a on ci powiedział, że nie może ci podać ręki, ponieważ on grypsuje, a ty nie, tak było? Tak było. No, po prostu on mnie poprosił autograf i ja myślałem, że... Czyli ten więzień poprosił. Daleko się jeszcze nie znaliśmy, bo on należał do tak zwanej subkultury więziennej, a ja nie, czyli był grypsujący. Powiedz chociaż mi, dzisiaj grypsujących już nie ma tak dużo jak kiedyś w więzieniach, kiedy siedziałem za komuny. Powiedz mi, jak siedziałeś w więzieniu, to wiesz, że wszyscy cię wspierali, że właściwie... No... Ja opowiem anegdotę ze spacerniaka. Dobra. Ja prowadziłem głodówkę... Uwielbiam anegdoty. Przeciwstawić się eksmisji na bruk
i sam spacerowałem po tym spacerniaku, a na tym murze stał koleś z karabinem i mnie pilnował. I w pewnym momencie ten koleś mówi do mnie tak, wie pan, ja namawiam innych więźniów, żeby się przyłączyli do pańskiej głodówki, to będzie większy efekt. A ja mówię, panie, a pan się nie boisz stracić tą robotę? On mówi, taką gównianą robotę to ja wszędzie znajdę. No, tak mówił do mnie aparat represji. Okej, okay. A powiedz mi, ponieważ no, polscy sędziowie, znaczy to są twoje słowa, nie dotyczące sędziów, ale w ogóle systemu, że miliony ludzi w Polsce krzywdzonych przez system, złe przepisy, niegodziwych ludzi, żeby oni przestali być niewidzialni, czyli ty chcesz, żeby ci ludzie, jak rozumiem, nie wiem, prokuratorzy, sędziowie, którzy wydają niesprawiedliwe wyroki, żeby oni byli widzialni, żeby była twarz, imię, nazwisko, tak? Czy o to chodzi? Tak, znaczy myśmy przez większość okresu transformacji żyli w takim absurdalnym przeświadczeniu, że komentowanie wyroków sądowych jest nieeleganckie, że właśnie nie wypada komentować, skoro sąd tak zdecydował, to to jest święte. To na szczęście mamy już za sobą i opinia publiczna patrzy sędziom na ręce, co ma bardzo dobry skutek, bo ja regularnie chodzę do sądu jako pełnomocnik procesowy i reprezentuję dłużników, eksmitowanych, lokatorów i tak dalej. I właściwie wszystko po kolei wygrywam. Ostatnio 14 spraw z rzędu wygrałem. Dlatego, moim zdaniem, w dużej mierze dlatego, że sędziowie trochę się zmieniają na lepsze. My zresztą na te procesy przyprowadzamy publiczność. Nierzadko, na przykład pani sędzia, no ma łzy w oczach, kiedy wydaje wyrok. To się w ogóle wszystko jakoś tak pozmieniało, bo już nie są anonimowi i to dobrze. Ale też chcę się przeciwstawić takiemu poglądowi, że sędziowie w ogóle są źli. No, nie, bardzo niedobrze się stało, że wymiar sprawiedliwości stał się polem walki o władzę, tak? I że mamy dwie kategorie sędziów, których nie powinno być. Sędziów pisowskich i sędziów opozycyjnych czy PO-owskich. Myślę, że ci sędziowie, którzy skazują Janka Śpiewaka, to oni po prostu wykonują jakąś robotę polityczną. Trzeba ukarać tego, kto śmiał podnieść rękę na nasze biznesy. No właśnie, to nie jest polityczna robota. To jest robota, jeżeli w ogóle masz rację. Myślę, że masz. Że ale to jest robota ekonomiczna. Powiązania między dużymi ukradzionymi pieniędzmi a dużymi partiami, bo ja na przykład wiem, że duzi lichwiarze w Warszawie, jest taki Paweł Tubielewicz, to ja się dowiedziałem z kręgów Gazety Wyborczej, że za jego lichwiarskimi szwindlami i za tym czyszczeniem tych mieszkań stoją wysoko postawieni politycy Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Tak? No dobrze, ale nie trzeba sięgać daleko, bo pan Walc, mąż pani Gronkiewicz-Walc, no, przejął, prawda, po szmalcowniku kamienicę na ulicy Noakowskiego 16 i kiedyś mówił, ja tam mieszkałem na 6 piętrze. No to Marek Wasiak, który też, który tam naprawdę mieszkał, mówi, to niemożliwe, bo tam 6 pięter nie ma. Dobre. Dobre. Ale powiedz mi, jeżeli chodzi o sędziów, to ty mówisz, że oni są związani często z obozem władzy, znaczy, na przykład z obozem władzy Platformy. Ale chwilę. Jan Śpiewak przed chwilą opisał, no jest na Facebooku, opisał sprawę dotyczącą PiSu. To PiS miał przejąć jedną z kamienic i teraz on za to został skazany. Znaczy nie PiS został skazany, tylko został skazany za to Śpiewak, za opisanie członka Prawa i Sprawiedliwości. No więc jakby ta twoja teza dotycząca partii władzy, Platformy, liberałów, którzy przejmą, no chyba nie do końca jest prawdziwa. Nie, znaczy jest tak, że tak naprawdę rządzi mafia na przykład, rządzą duże pieniądze, często brudne pieniądze, a politycy z obu partii, w ogóle ze wszystkich partii, to są po prostu marionetki. I tak naprawdę grupa trzymająca pieniądze jest grupą trzymającą władzę. I tak naprawdę tam na górze to oni robią interesy, a na dole na pokaz się boksują. Widziałem parę takich przypadków, że bardzo zamożni ludzie no nie są aresztowani na przykład, nie? Pamiętasz? Tak, ja cały czas czekam, kiedy zamkną Leszka Czarneckiego. Znam mnóstwo ofiar tej instytucji niby bankowej i to, że siedzi w Stanach, prowadziłeś jakieś sprawy? Znowu faceta, a ja go tam staram się bronić, który jest niepełnosprawny intelektualnie, i zwinął 4 dezodoranty o łącznej wartości 60 zł i odsiaduje 2 lata. Odsiedział już rok. Ale zaraz. I ubiegał się o przestrzeń. Tak? Możesz jeszcze raz powtórzyć, bo to jest jakaś szokująca historia, to co ty mówisz. Człowiek niepełnosprawny intelektualnie
ukradł 4 dezodoranty o łącznej wartości 60 zł i dostał 2 lata więzienia bezwzględnego. Siedzi już ponad rok, sprawuje się nienagannie, ale jakoś nie może wyjść na warunkowe, bo zdaje się, że minister Ziobro nie lubi warunkowych zwolnień. Czyli jak się buchnie parę milionów czy parę miliardów, to się nie siedzie. Jak no wiadomo, co to jest GetBack i jakie tam wchodzą w grę oskarżenia i straty. Ale trochę jest tak, że tak jak było z mafią reprywatyzacyjną, no przecież znowu Sąd Najwyższy uchylił wyrok wobec Marka Mosakowskiego. No to jest skandal. Powinniśmy Marka Mosakowskiego zamknąć i wyrzucić klucz. Tymczasem facet chodzi po wolności i się zastrzeje. Ja w którymś momencie powiedziałem, że państwo polskie jest za słabe na mafię reprywatyzacyjną, bo ona już tyle nakradła, że potrafi wszystkich po kolei przekupić i niestety to się okazało złym proroctwem, znaczy dobrym proroctwem, niestety słusznym. Także przegrywamy z mafią reprywatyzacyjną i te przegrane, bo niektórzy sobie mogą pomyśleć, jakiś śpiewak ma jakieś kłopoty, da sobie radę, tak? Nie, jak śpiewak ma kłopoty i go skazują, to znaczy, że będziemy okradani. W tej chwili ze Stanów Zjednoczonych przyjechały duże grupy lobbystów, którzy obrabiają naszych senatorów, żeby nie przyjęli zmiany w KPA, która uniemożliwia dalszą reprywatyzację i restytucję mienia, tak? I tam jest taki plan, żeby wprowadzić vacatio legis, żeby ta ustawa po prostu weszła w życie dużo później, to jeszcze zdążą trochę ukraść. Także my będziemy starali się teraz, pewnie pójdziemy pod ambasadę amerykańską, która się strasznie wtrąca, tak jak kiedyś radziecka, Zaraz, Piotrze, pod ambasadę amerykańską pójdziesz, no bo teraz przed ambasadą izraelską demonstruje młodzież z ONR-u, a ty pójdziesz pod amerykańską właśnie demonstrować w tej samej sprawie. Ty i ONR gdzieś? Ja powiem tak. To znaczy, jeżeli ludzie z ONR-u, których ja nie cenię, bo są kontynuatorami totalitarnej tradycji, uważają, że nie wolno kraść, to w tej sprawie się zgadzamy. Rozumiem. Czyli z ONR-em może być jednak czasem po drodze. No, bardzo czasem. Powiedz mi, bo czas już nam się kończy. Ja cię chciałem spytać jeszcze o coś takiego lżejszego w tej całej sytuacji. O twoją siostrę Magdę Kessler. Czy ona ci mówi, jak ty masz gotować? Na przykład przyszła kiedyś do ciebie, ugotowała ci coś? Nie, szczerze mówiąc, ja jej nie mówię, jak ona ma głosować, a ona mi nie mówi, jak ja mam gotować. I tak się umówiliśmy, tak? My mamy dość, ja powiem coś szokującego, my mamy dość podobne poglądy polityczne. Ale ona specjalnie nie może ich wyrażać ze względu na swoją klientelę, która czy straciłeś? Spółki. Czyli zdradziłeś ją teraz poniekąd. No i ona z tego samego lewicowego domu, no cudownie ma. Piotrze, już zupełnie ostatnie pytanie. Czy jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które jest socjalne w dużych obszarach, w obszarach ekonomicznych, no zdaje pieniądze, 500+, dzięki temu bieda dzieci troszeczkę zniknęła albo się na pewno. Nie ma skrajnej biedy wśród dzieci, ale ostatnie badania wskazują, że bardzo znacząco wzrosła liczba osób dotkniętych skrajnym ubóstwem, a te badania i tak są nieprawdziwe, bo ciągle jest ten próg ubóstwa bardzo zaniżony, bo 640 zł, no to spróbuj za to przeżyć, a w dodatku musisz podpisać zobowiązanie w pomocy społecznej, że nie dorobić. Ja spotkałem we Włocławku grupę ludzi, która żyje z takich pieniędzy i tam jest facet, który chodzi do sądu jako ławnik w sądzie rodzinnym, sądzi na jednej rozprawie 11 trudnych spraw i miesięcznie dostaje za to 500 zł diety. Otóż on żyje z zasiłku 645, a te 500 zł mu odejmują już, bo uznają za dochód. Więc tak wygląda tak zwana pomoc społeczna i skrajne ubóstwo w Polsce w ostatnim roku wzrosło moim zdaniem nie o kilka, o kilkanaście procent i z tym sobie dobra zmiana nie radzi, niezależnie od tego, że uruchomiła pierwszy duży od początku transformacji transfer socjalny, ale ciągle dramatycznie za mały. Piotrze, ja pewnie wiesz, nie jestem socjalistą, ale kibicuję ci w tych sprawach dotyczących obrony, ochrony najsłabszych i życzę ci wszystkich zwycięstw w tych sądowych bojach. A wiesz co, a my na salonie zrobimy jeszcze jedno. Opiszemy tą sprawę, poprosimy cię o informację, żeby dziennikarze mogli pójść tym tropem tego chłopaka, który ukradł 4 dezodoranty. Okay? Dobra, nie ma sprawy. Serdecznie cię pozdrawiam. Pięknego dnia. Trzymaj się, dzięki. Cześć.